Cześć dziewczyny, dzisiaj będzie taki dziwny filmik, gdyż zobaczycie mnie w dwóch odsłonach. Wy to będziecie oglądać naraz i w jeden dzień, a ja to nakręcę w dwóch zupełnie innych dniach. I tak, będę inna ja, w sensie moje ubranie, makijaż, fryzura i będzie inne tło za mną. A to z tego względu, że bardzo często prosicie mnie o kolekcję moich torebek oraz butów. A że ja mieszkam w dwóch miejscach, więc w dwóch miejscach te rzeczy mam i chcę wam, nie chcę wszystkiego wozić, a chcę wam to pokazać, więc tak to rozwiązałam. Grunt to wiecie. Główka pracuje. Więc pokażę wam dzisiaj moje torebki. I nie zdziwcie się, że będzie tak jak będzie. Że zaraz się wszystko zmieni i będę inna ja. Pierwsza torebka to jest jakaś taka bardzo, bardzo stara torebka. Jeszcze torebka, którą odziedziczyłam od mojej mamy. Po mojej... Nie. Moja mama jeszcze żyje. Dostałam od mamy. I wygląda tak. Nie wiem, ile widzicie. Nie wiem, gdzie została torebka zakupiona. Ale bardzo ją lubię. Taka jest przez ramię. Na bardzo długim pasku. I jest tak, z takiej brązowej skórki. I tu ma takie zdobienia wężowe, świecące. I tu ma taką kieszonkę. I w środku jakieś tam kieszonki sobie ma. Co jest jeszcze w tym zbiorniczku? W tym zbiorniczku jest jeszcze taka saszetka, którą kupiłam gdzieś na ciuchach, prawdopodobnie za złotówkę albo 3 złote, coś w tym stylu. I ona wygląda tak. Tu ma wejście, tu ma wejście i tu ma wejście. I wygląda na całkiem fajną i porządną. Kosztowała tylko 3 złote. A ja takie saszki wręcz uwielbiam, kiedy idę na koncerty albo coś w tym stylu. Zazwyczaj na koncerty zabieram taką saszkę, gdyż wtedy mogę się bawić, tańczyć i nie muszę niczego w rękach dzierżyć, że tak powiem. Tu już opaszki same są. Aha, trzymam swoje torebki tutaj we Wrocławiu, trzymam w takich pojemnikach z Ikei, bardzo wygodna sprawa. Kolejną torebką, którą tutaj mam, ale które w ogóle nie chodzę w niej, ale szkoda, ale chyba zacznę. Jest taka torebka, aha, tamte kosztowały, no powiedziałam, że jedna nie wiem, a jedna 3 złote. Jest to torebka z Primarka, która kosztowała chyba 9 euro, tak, 9 euro, gdyż one są kupowane, co mam z Primarka, to zasadniczo jest kupowane w Irlandii. Bardzo piękna, bardzo fajne kwiaty, tylko niestety biała, więc już biała niestety nie jest. Ale świetna, fajna, pojemna, bardzo duża i tania torebka. Więc nawet na to, na ile w niej chodziłam, to cena się opłaca. Kolejna torebka to jest taka trochę wygięta. Aktóweczka. Bardzo, bardzo fajna. Też nie wiem, czemu w niej nie chodzę. Chyba dlatego, że po prostu nie można chodzić we wszystkich torebkach naraz. Taka aktóweczka, tak otwierana. Proszę Państwa, z taką zapinką tutaj i z takimi jakimiś warkoczami, czy co to jest, do rączki albo na paseczku. I to jest, moi drodzy, aktóweczka z babcinej szafy. Więc proszę mnie nie pytać, skąd ją mam. Taka bardzo, bardzo vintage. Kolejna torebeczka, bardzo fajna też. Wszystkie są fajne, ale w nich nie chodzę. Z Primarka, niestety już zniszczona, gdyż jak pojechałam do pracy do Irlandii, to nie kupowałam torebki, bo wiedziałam, że i tak kupię coś w Primarku. Znaczy nie brałam torebki w ogóle, o tak powiem. I od razu pobiegłam i kupiłam sobie tą torebkę. I całe wakacje do pracy i cały czas tą torebkę nosiłam. I myślę, że wiecie co, chyba zacznę ją teraz nosić, bo mi się podoba. Jeszcze to stare papierki po pralinkach z Linda. Tak, dobry filmik to jest, bo sobie przypominam o różnych dziwnych rzeczach, o których nie pamiętam. Więc zwykła, szara, pikowana, na pewno wiecie o co chodzi, na łańcuszku, bo kiedyś miałam po prostu faskę na torebki na łańcuszku. I zostały mi chyba tylko jedna,
bo resztę Wam pokażę w domku. Więc jest to torebeczka mała, taka w stylu Chanelki, również z Primarka. Bardzo piękny, kobaltowy kolor. Otwierana tutaj tak. I taka malutka. I też w niej nie chodzę. Super. Po prostu muszę odgrzewać, odgrzać stare bułeczki. Jakoś to tak się nazywa. O, nie wiem, jestem bardzo szczęśliwa, bo zdałam się egzamin i coś nie umiem pozbierać słów. Wygląda tak. Więc widzimy się zaraz w mojej innej już odsłonie. Witam Was po mojej przerwie, Waszej przerwie, tak się składa, nie, ale mojej tak. I dalej pokazuję Wam, jakie mam torebki tutaj w domku, więc są to na pewno mniej używane torebki, ale ja też jak doczepię się do jednej, to tak z jedną chodzę i coś nie umiem jej zmieniać. Tu są takie bardziej, wiecie, różne, też śmietniczkowe takie, że tak powiem. Kolejna torebka to jest taka maleńka, bialutka. Tutaj ze srebrnym motywem, taka bardzo, bardzo vintage, że tak powiem. I ona też jest z babcinej szafy. Posłuchajcie, torebek nigdy za wiele, a mogą sobie leżeć, a nóż będą fajne. Następna. Kiedyś była straszliwa moda na panterkę. Nie wiem, jak jest teraz. Już chyba nie aż taka straszliwa. Ale ja sobie kupiłam za 5 zł na ciuchach taki kuferek. Po prostu świetny. On ma taki materiał, wiecie, milutki taki. Taki pluszyk panterkowy. I strasznie mi się podobała. I chyba przez pewien czas ją nosiłam. Teraz już jakoś zrezygnowałam. Dalej są kosmetyczki. To tu mam taką z DAF. I taką... Nie, ja nie będę Wam kosmetyczek pokazywać, bo kosmetyczek mam milion. A one po prostu leżą tutaj z torebka. Następna torebka, to bardzo rzadko ją noszę i to jest taka torebka bardziej galowa, że tak ją nazwę. I nosiłam ją kiedyś, teraz już nie, bo wygląda strasznie. I ona była chyba z jakiejś gazetki nawet, czy coś. Jest taką pepitkę, ale bardzo mi się ta pepitka spodobała. I całkiem fajna ta torebka była. Teraz już niestety no nie jest. Ale tak to jest. Piętno czasu na torebkach. Grzywkami tu zleciała, nie lubię tego. Co dalej? Dalej jest z takiego zamszyku torebeczka, która też jest z babcinej szafy, a której też już nie noszę, bo no nie jest w moim stylu chyba. Chyba, że jakby tu coś ponaszywać, jakieś frędzle dorobić, to by był taki, wiecie, boho style etniczny, indiański, to może coś z tym pomyślę. Co dalej? Dalej jest kolejna z babcinej szafy. Tak jak mówiłam, w domu to są raczej same z babcinej szafy. I to jest takie maleństwo. Tak wygląda, tutaj tak. Taka malutka, zwykła, czarna torebeczka. W całkiem niezłym stanie. Taka się zawsze może przydać. Następna torebka. Jest to torebka, która jest kupiona w Primarku i już ją widzieliście, jak robiłam tak, co mam w swojej torebce. I ona kosztowała 9 euro i jest bardzo spoko. Daje radę, tak powiem. Dalej jest jakaś taka torba plażowa. Wielka, ogromna torba plażowa. Chociaż na plażę nie chodzę za często, ale torba plażowa jest. Dalej jest kopertóweczka. Taka... Jaki to jest kolor? Beżowa. Kawa z mlekiem. Taka malutka, zwykła kopertówka do jakiejś czarnej sukienki albo coś w tym stylu. I przy okazji, jak już tu jestem, to Wam pokażę moją drugą, ukochaną po prostu kopertówkę, niestety bardzo małą, ale ukochaną. Jest z takiej wężowej skórki, świeci się i jest taka czarna i tak się otwiera. Jest taka dość duża i po prostu do małej czarnej albo do każdego innego wyjściowego, imprezowego stroju jest powalająca. Kocham ją. Jest z babcinej szafy oczywiście. Co dalej? Dalej mam taką skórzaną torbę, której w ogóle nie noszę. Ale dostałam ją kiedyś. Jest taka granatowa i ma strasznie duże uszy i wygląda na bardzo porządną, więc może zacznę ją nosić.
wszystkie zacznę, tak wam mówię, zacznę, a nic nie zacznę. Następna jest prześliczna w takim stylu, jaki to jest styl, też taki właśnie indiańsko, boho, eteryczny, nie, co znowu zmyślam. W każdym razie bardzo fajna, brązowa, tutaj z takim złotym zdobieniem torebeczka. Ze skórki, takiej brązowiutkiej, ślicznej. Dalej jest ten, torebka, którą kupiłam w Irlandii, w sklepie, który się nazywa Dunstore. Też jej nie noszę, a szkoda. I wygląda tak. Taka szara, w miarę nieduża, albo w miarę duża, taka średnia, z takim złotym zdobieniem i chyba właśnie zacznę ją nosić, to na pewno. Muszę się wychylić, słuchajcie, bardzo daleko. Tu jest znowu jakaś kosmetyczka. Tu jest torebka, która jest z teranowy. I jest to taki okrągły jamnik. Strasznie mi się to kiedyś podobało. W takim sportowym stylu, że przerzucamy sobie to przez ramię i sobie biegamy. Lecimy gdzieś na szybko albo coś takiego. Bardziej w sportowym stylu. A tu można ją też chwytać za uszka. Bardzo fajna torebka. A szybciutko dalej, żeby was nie zanudzać. Następna jest torebka kopertówka srebrna, którą już nie noszę, bo wydaje mi się, że jest niestety tandetna. Dalej jest kolejna taka saszetka, którą kupiłam na ciuchach za złotówkę. Jest saszetka z serii koncertowa. Wygląda tak, tu sobie przypijam jakieś przypinki. Taka wesoła, kolorowa. Dalej jest torebka, którą już w ogóle nie noszę, bo jest dla mnie kawałkiem szmatki i jest z New Yorkera. Taka przez ramię, taki chlebak to się chyba nazywał, z tego co dobrze pamiętam. Dalej jest taka torebeczka, którą sama zrobiłam, tu ma takie koronkowe uszy i tu jest tak zdobiona. Nie wiem co to miało być, ale chyba dostałam jakiegoś przypływu weny twórczej i stworzyłam coś takiego. Dalej jest taka przez ramię panterkowa. Pochodzi z trola, bardzo, bardzo stara. Znaczy może nie taka bardzo, ale nie jest. Ale stara. W takim samym stylu czarna skórzana torebka. Dokładnie ten sam fason. I dalej jest torebka, którą bardzo lubię, ale tu mi się zaczęła przy uszach odrywać. Muszę ją zanieść do szewca, bo jak się trochę tam więcej napakuje, to boję się, że ona po prostu już zerwie się zaraz. Uszy są takim warkoczem robione, bardzo ładna, taka skórka brązowa. Następnie pokażę wam torebeczki, których już nie używam i chcę się pozbyć, czyli czytaj, chcę sprzedać na Allegro, ale nie mam kiedy wystawić bez tymlenia. Pierwsza jest taka skórzana, skórkowa, brązowa torebeczka na paseczku, podobna do tej, jak wam przed chwilą pokazywałam. Takie krataczki dzielone. Następna torebka, której już nie chcę na pewno, to jest modne tej zimy futro. Wielki panterkowy, futrzany wór. I dalej jest torebeczka, która jest przesłodka, ale nie wiem czemu, też się chcę jej pozbyć, bo jej nie noszę. Tu ma dziurę niestety. Nie wiem, czy ktoś będzie chciał kupić, no ale bardzo stylowa, bardzo vintage, taki kufereczek. Przepiękny. I co dalej? Aha, i dalej jest torebeczka z Roxy. Tak wygląda. I jeszcze została tylko i wyłącznie torebka, której aktualnie chodzę, ale którą już na pewno znacie. I jest to torebka z River Island. Moja ukochana. Dobra, to co teraz wam powiem, że to wszystko by było na dziś chyba. Kupiłam ostatnio, wczoraj byłam na zakupach z mamą, ciuchowych bardziej, ale kupiłam też kilka rzeczy do robienia biżuterii samemu w domciu i będę dla was za niedługo, już myślę jutro, może coś wymyślę, robić rzeczy z serii Do It Yourself, to na co zawsze czekacie. Jestem jakaś nieogarnięta, pozdrawiam was bardzo serdecznie i życzę miłego wieczoru.